wszystkich dlaczego. Widocznie tacy ludzie mają do tego powód. Zjadł kilka proszków, upadł na ziemię jak kłoda. Rodzina go znalazła, gdy minęła już doba. Zimne ciało, zimna cała podłoga i te modlitwy do Boga. Przyjdź królestwo twoje, rozpacz w rodzinie, a on nie pomyślał o tym, gdy przegrał tyle floty, gdy stawiał te banknoty. Idź na odwyk, lecz się może pogadamy o tym. Żadna filozofia poddać się z własnej głupoty. Druga akcja, na końcu korytarza, drzwi do cmentarza. Koleś wisiał 7 dni bez odzewu do rodziny, aż gliny to sprawdziły. Profesjonalny supeł i na dookoła szyi. Na drugi dzień, kiedy wychodziłem z domu, zakrywałem nos bluzą, nawet bluzę przeszył trupa otór, a drzwi drewniane, zakneblowane. Przez tydzień czy codziennie spisywały nasze dane. Czasem palę i myślę, jakby to było, gdybym stał na dachu bloku i patrzył w przepaść, gdyby całe życie odwróciło się ode mnie. Skoczyłbym w dumie, niepotrzebny by był lekarz. Z 15 piętra, już w locie zawał serca. Po chwili syreny, Audi, panika przechodniów. Pytanie gnębi wszystkich, dlaczego? Widocznie tacy ludzie mają do tego powód. Odcięła sobie żyły, bo chłopak ją zostawił. Ile trzeba mieć siły, by spojrzeć śmierci w oczy? Była zbyt młoda, by odbierać swoje życie. Przestroga dla was małolatki, myślicie co robicie. Pomyślcie o tym, jakby czuli się wasi rodzice. Ich syn lata na stricie i goni drewny towar. Córki już nie ma, miała 16 lat. Straciła wiele krwi, chyba kat był na tak. Odkręcił gaz, bo był nieuleczalnie chory. Wiedział o tym, od kilku dni miał pod oczami wory. W życiu bym nie chciał się dowiedzieć od lekarza, ile czasu ci zostało. Niestety to się zdarza, miał cholerne bóle głowy. Myślał, że to tylko stres, ale po tygodniu już nie wiedział, co to jest. Wykryli raka, lecz było już zbyt późno. Starania lekarzy stały się na próżno. Czasem palę i myślę, jakby to było, gdybym stał na dachu bloku i patrzył w przepaść, gdyby całe życie odwróciło się ode mnie. Skoczyłbym w dół i niepotrzebny by był lekarz. Z 15 piętra już w locie zawał serca. Po chwili syreny, Audi, panika przechodniów. Pytanie gnębi wszystkich, dlaczego? Widocznie tacy ludzie mają do tego powód. Znałem kiedyś typa z serii, nie brak nic mi, dobra dupa. Dzieci mec pod chatą, biznesmen z nadwisły. Miał dwie firmy, parę sklepów, kantor. Kurwa bogatko, lecz za każdą tą działalność bulił mafię, grube sianko, fair. Stres już zjadał, bo nikt nie mówił, będzie łatwo. Nikt nie lubi, kiedy długi zmieniają mu życie w bagno. Chłopak lat 30 z gwiazdką, na szyję krawat wziął i cholernie mocno trzymał się sufitu. Ten żyrandol skąd, kiedy tchu brakło, pewnie myślał o dzieciach, o ich matce i o tym, że teraz oni będą tonąć. Śmieciach, frajer się poddał, a to najgorsza opcja, bo na pewno inaczej mogła się skończyć ta historia. Każdy myśli za siebie, ty jak chcesz raj heaven, to jeśli skoczysz, nie uciekł życia w niebie. To ciemna trumna piach, twoich bliskich płaci strach, że bez ciebie świat nie będzie już taki sam.